Siema, jestem Rajot GPLAY, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Krzychu ze mną właśnie wbił, cześć. Siemano. Witam również widzów na czacie, zgromadzony w Siemaneczku, wszystkim cześć. Was też chcę zaprosić na Twitcha. Wpadajcie od poniedziałku do piątku, od 17 do 22. Tam streamujemy w tych właśnie godzinach, także zapraszam serdecznie. Tu Krzychu jeszcze coś tam skuba, bo będzie popcorn robił jakiś. Twarde. No twarde. To dobrze chyba, że twarde, nie? I słuchajcie, widzimy się, że właściwie teraz mamy miesiąc, październik, drugą połowę października. Także troszeczkę tylko dzień zaśmy przed całym wszystkim fani tak w grze, a tak roleplayowo minęło parę dobrych dni, w których to ogarnę się wszystko i jakby ja byłem gościem, który chatę wykańczał, Krzychu tam tylko ogarnął sobie taki główny remont i nic nie wiedział, co się sam zrobione, tak samo jak wy też, więc chcę zobaczyć reakcję Krzycha na dzisiejszy dom, bo pomyślałem, Krzysztofie, jak chodzi o ten dom i myślę, że to może być spoko, także słuchajcie, wpadajcie na Twitcha, bo tylko tutaj na Twitchu mamy takie fajne akcje, w których bezpośrednio wy macie dostęp, że macie wpływ na to, co się dzieje na tej serii, bo gdyby nie wy, pewnie ten dom wyglądał w środku by inaczej. Także dziękuję serdecznie wszystkim, którzy byli na streamie. Dokładnie to był 14 października, także dziękuję wszystkim za to, żeście byli. No i słuchajcie, dzisiaj też będziemy sobie robić orkę i głęboszować na polach po kukurydzy. To jest taka zimowa orka trochę będzie, znaczy na zimę orka, ale dzisiaj nie ma co mówić, głównym naszym zamiarem było wam pokazanie po prostu, jak wygląda sprawa z domem, także bez przedłużania może idźmy, sprawdźmy sobie to, bo ja też jestem ciekaw Krzyśka reakcji. Ty nic nie widziałeś na streamie, nie? Nie oglądałeś? Nie, chyba nie. Nie oglądał. Chyba nie? No nie. To dobrze. Ogólnie tak, doszło do się takie 4D lampki, no to... ale to tam... To już było wcześniej, tylko ja tego nie pokazałem, więc jak coś to, to jest, no. Nie? Dobra, Krzychu. To może ja wejdę pierwszy, pokażę widzom, a potem sam sobie zobaczysz, okej? Okay? Także otwieramy dom. No i po pierwsze widzimy już tutaj na starcie szybki remoncik, mamy nowe rolety. Słuchajcie, te rolety poszły do was na modhuba jak coś. Te rolety dzień-noc, więc będą one dla was wydane. Sami możecie sobie używać ich we własnym domie, w domu, jeżeli po prostu coś tam sobie chcecie lekutko zedytować, albo coś tam, albo samemu zrobić od nowa dom, także poszło to dla was na modhuba i możecie sobie pewnie już niedługo pobierać. Klasyczne buty jakieś tego typu, odkurzacz i licznik, który był w miejscu, także jest. Ty już jesteś w chacie, czy gdzie jesteś? Nie, ja jestem przed domem. A, to zapraszam tutaj, proszę bardzo, czekaj, sekundeczkę, nie, bo widziałem, mamy piwnicę bez piwnicy jakby. Nie się o to, nie patrz na to. Słuchajcie bliska, tak wygląda teraz sprawa tutaj, wszystko jak było wcześniej odmalowane tak samo jest. Także proszę bardzo. Ja już mogłeś wyjąć te bezpieczniki tutaj, a nie stara skrzynka, żeś zostawił. No musi być, ona to nie jest, wiesz, to jest licznik. No ale to nowa. Dobra, tam dobrze jest, co tam się przyczepiasz. Tu też na kłódki wiecie, remoncik był taki, o proszę ja was. Dobra Krzychu, dawaj do łazienki. Wszystko białe najpierw. Ten, elegancko, uwaga. Otwiera łazienkę. Bo klamka działa? Działa, musi. Proszę bardzo wchodzić dla jego. Łe, kurde, ale kafelek. Krzychu tutaj proszę bardzo, już działa światełko? Czekaj. Niech, nie, działa. Działa światełko. Ale to światło to jest takie... Dobre, białe takie właśnie. W sensie, takie stare to jest takie jakieś, nie wiem... A, że chodzi o żerandol, tak? No. To babciny, został. Jeszcze żerandol wymieniamy, nie? Oszczędności zostały. Tak, jest kibel, akurat zrobiony tutaj ten nowy... Ale te szafki takie kibelowe, no to nie są chyba, co? No takie, wiesz, że szuflady jakieś ogarnę sobie i tyle. Łazienkowe. No, a co ty myślałeś? Do nie będę jeszcze chyba modelował tych szafek, porwały cię. Zobacz jakie co zrobiłem tam u nas, nie? Dobra. Tu te wejściowe położył, no. Wszystko, złoty kran, lustro całe chyba, nie, lustro jest trochę nowe, jest trochę większe. Złote. A tu? No. A tu niebieski jakiś z zielonymi tymi. A to kran akurat, z nim było sporo zabawy, ale nie, mniejsza, jest tak jest, niech będzie. No i ręczniki, to proszę bardzo, że też tam sobie ten nagarnąć. No i tyle, także słuchaj, ja gaszę, chodź do salonu, bo tam się na pewno ucieszysz. Dobrze, trzeba zamknąć. Zamknij, proszę bardzo. No i otwieraj i wchodź, nie? Mogę? Otwieram. Ja będę zakrzykam akurat. Gdzie? Proszę bardzo. Salon teraz jest przekształcony w totalnie coś nowego. Mamy swój nowiuszki telewizor, 65 cali to jest akurat, z jakimiś tam kontrolerami. I mamy swoje w końcu łóżka. W końcu nie jest tak, że ja śpię na fotelu, Krzychu na wersalce, tylko ja mam swoje kimadełko, Krzychu ma swoje. No i proszę ja was, tak można żyć, więc proszę bardzo, ja mam czerwoną tutaj... Ja lampy nie mam, halo. Bo nie zmieściłaby się, to jest nasza wspólna. U mnie tylko gniazdko dzisiaj było, jakby co. Nie, no bo u mnie później gniazdko było, nie? No, także tak wygląda to. Możesz zamknąć tutaj kuchnię potem. A co tu idzie? Ogrzewanie? Gdzie? W kącie. No tak, do grzejnika, no. Rurki lecą, bo tam jeszcze wyprowadzenie jest zrobione na strych, ale tam nie ma nic podłączonych, nie? Może kiedyś. No, więc proszę bardzo, ponownie widzicie te nasze rolety, tutaj akurat będę je mocno propsować, bo się na niej postarałem, uważam, i wyszło nawet spoko, więc to mniejsza. Co tu jeszcze mamy? Regał jak był, tak został, oczywiście po staremu, więc no, Krzychu, z racji tego, że ma takie fioletowe awatary, to ma fioletową kołderkę, ja mam czerwoną, wszystko się zgadza, nie? No, no tak, zgadza się. Ja, no. Ten kurde, ten stolik. To mogłeś wymienić go na jakiś ten RTV, AGD, a nie. Dobry jest stolik. Kurde, żeś kupił taki gówniany. Dobry jest stolik, dobry stolik. To jeszcze z fotelem mu jak coś, nie? Mam jeszcze drugi, ma przecież niedługo, tylko nie wiem, gdzie go postawić, więc... No nie wiem, nie? Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. No, ale ładnie wygląda. Minimalistycznie, przede wszystkim nawet spoko, bo wszystko jest tak czarno-białe i o wiele więcej przestrzeni teraz jest, jak w tym mieszkaniu. Czarne, zasłony. Tak, no. Tak, 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 są roletki. No to ten dzień noc, nie? Całe. No i dobra, możemy chyba jeszcze... Zsuńcie łóżkę i będzie git. Słuchaj, ja tak pokazuję, jak jest według projektu, nie? Może Krzychu, wiesz, będę chciał przyjść. A kurde, za tak postawię. Krzychu się może przestraszy w nocy czegoś, coś to wiesz. Mniejsza. Jeszcze kuchnia została. Proszę bardzo. Zapraszam do kuchni. Kuchnia akurat nie znacznie zmieniła, ale troszkę jednak jest tego, tej różnicy. Mamy tu jakąś klimę. O, klima nawet jest, ty. Co? Ja tu w pokoju klimy nie ma. Bo tutaj... chyba. Dobrze jest. Dobrze. Zamontujemy klimę, nie? Dobra, ale nie o to. Jakiś taki regał, wiecie, z jakąś taka tu jest spiżarka zrobiona, powiedzmy coś w tym stylu. Nasz stół, który tu widzicie, może... Zapalę światło może. Czekaj. Zapal światło, o. Proszę bardzo. To też babciny został zielony. To światło tak dziwnie się odbija, no dobra, nie ci będzie. No bo to jest farm like never before, nic nie poradzisz. Mamy tutaj śmietniki na recykling, więc jak ktoś tutaj zbamy w środowisko. Mamy tutaj szafeczkę, bo Krzychu pije kawusie. Które do czego jest? Zielone to jest szkło, białe to jest papier, a czerwone to jest bio. A mieszane to wiesz, mieszana. Mieszane to jest sos. No, no więc... Ej ty! Zniknęło mi. Tu był kwiatek posadzony. To się nie bał i zarąbał. Usech. No dobra, mniejsza. Tu proszę bardzo, wypieki już jakieś z piekarni mamy przyniesione, mamy też tutaj... Ale mikro. Zrobisz tę mikrofalówkę, nie? No i mamy, tak widzicie, większą lodówkę, teraz ta była bardzo malutka, ta jest teraz większa. No i tak wygląda teraz to ułożenie. Myślę, że to jest na pewno spoko, bo więcej przestrzeni mamy tutaj w tym miejscu. No i tutaj też się fajnie, jak się będzie robić, to coś do jedzenia zawsze spoko, nie? Także, no słuchajcie, no tak wygląda ta nasza chata. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej chacie, czy wam się ona podoba, czy nie. No i czy remont był dobry, oczywiście poszło za 150 000, tylko jeszcze nie wszystko jest tutaj dogadane, także ten remoncik zapłacimy po sprzedażach oczywiście, więc do tego jeszcze zaraz podejdziemy, nie? Przyjdziemy do tego dalej. Także trochę future, troszkę nowocześniej, ale myślę, że na pewno fajnie to wyszło i jest całkiem spoko. O, odpalamy? Tu jeszcze... Co mówisz? Odpalamy. Ty, na roboty cię będzie grać, ty. Zobaczy telewizor, już będzie oglądał, nie? Nie, Krzyszku, naprawdę, bierzemy się za pracę, ale co sądzisz, tak szczerze? PlayStation trzeba kupić nowe. Co sądzisz, Krzychu, o tym wszystkim tak naprawdę? Ja mam model PlayStation 5 w ogóle wymodelowane, więc mogę tego wrzucić, jak chcesz. Spoko. O, to mogę zrobić tak. Ale Slim, masz Slim? PlayStation Slim? Nie no, piątkę. No mówię, PlayStation 5 Slim. A to jest taka różnica? Nie, nie ma żadnej właśnie. Aha, no to nic nie będzie zmieniać. Dobra, wychodzimy sobie stąd. Też widzicie, mamy nowe drzwi ogólnie. Zostały w stylu starym stylu, tylko troszeczkę inny kolorki, nie? Tak troszkę bardziej pasujące nam tutaj, do tej futryny, więc myślę, że wygląda to całkiem obiecująco. Dobra, minęło nam 10 minut na pokazanie tych naszych pierdółek i tak dalej, ale to nie o tym dzisiaj jest mowa. Coś chodzi, jakaś maszyna. No, Holland grzeje się. Turbina. Dobra, więc... nagrzeć, tak? Poczepisz mi półkę, zaraz tylko po masajka, nie? Dobrze. No. Slim jest brzydszy? O, masz ci raz, widzisz jak to jest. No, ludziska, także koniecznie dajcie znać coś o tej chacie, bo mamy w planach, mamy coś tam od huba jako update do tego domu, więc mielibyście dom taki i dom nowoczesny, nie? Po prostu. Także to taki plusik dla was, no i co byście też może zmienili w nim delikatnie, wszystko oczywiście do dogadania jak najbardziej, więc... To będą jako dwa mody osobne do pobrania wtedy. Co? Na modhubie. Nie, jeden modzik, tylko jako update on był po prostu, wiesz? Aha, czyli tego starego już nie będą mogli pobrać. Nie, no. Będzie ten stary i będzie jeszcze nowy w paczce dorzucony, nie? Jako taka alternatywa, no. Że w paczce to zrobić, dobra. Tak, tak, tak. Niwela to najlepszy krem? Nieźle. Dobra, już sobie tutaj cofam. Może do jedzenia jeszcze. O, czekaj. Zaraz, sekundę, poprawię się troszeczkę, bo to muszę biegi znaleźć. Okej, będzie teraz dobrze? Dobra. O, stój! Czekaj, jeszcze kable, nie? No. O, i chyba jest. Dobra, dzięki. Tylko złóż go, nie? Przed drogą. A on jakoś się złoża? Składa się go, okej. Przed wyruszeniem w drogę na żeby drużynę. Dobra, Krzychu, to bierz New Hola, jedziemy, nie? Dokładnie. Mój nagrzany, elegancko. Mój tam nie nagrzany w sumie, ale nie, no, w sumie nim jeździłem też. Nie wata, nie jogurt? Nie. Co mówisz? Na jakie pole? A! No chyba na tą 61, nie? Tam trochę będzie i fajnie też, myślę, bo to takie mniejsze pole, więc nie będziemy się na to dużo rzucać, co sami byliśmy, nie? O, tak. Za mną. Dobra. To ja pojadę tamtędy, naokoło. Aha. Zobaczymy, kto szybciej dojedzie, okej? Dobra. Tylko tak wiesz, nie na wyścigi, tylko tak z przepisami. Normalnie, no. No, normalnie. Maksymalnie tak. 50 może jechać z zabudowanym. No ja mam 43 tutaj wyskalowaną tą, więc. No. Ale ja nie pojadę. Na budziku. Okej, widzę, że tam dojeżdżasz sobie. No. Do tego. No, jak się przerąbał przez drogę. No, ale zwolniłem i tak. Nie, no, dobrze, dobrze. Ja tu jadę asfalcikiem, nie? Więc są trochę szybciej. Pewnie. No, ale nic tak. Słuchajcie, popryskane to wszystko jest oczywiście, więc nasze pola właściwie już można powiedzieć odpoczywają na zimę. W planach mamy jeszcze, jak wam mówiłem, zrobić odcinek zimowy, w którym sprzedamy sobie troszkę rzeczy. Pokażemy wam jakieś tam coś ciekawszego niż takie zwykłe głupoty, zwykle macie. No i mam nadzieję, że jakoś tam fajniej troszkę ten odcinek się przyjmie niż taki zwykły zimowy, bo trochę z nim coś jeszcze nowego dorobimy. Okej, to się dojechałeś, nie? A troszkę naokoło, tylko po prostu jakieś się przez pole nie tłukłem, nie? Spoko, spoko. A, to w sumie gdzieś tak, no to dobra. Ja wiesz co zrobię, ja sobie pojadę w ten sposób tutaj i będę sobie jeździł... Albo sobie nie, jak mam obrotówkę, to obrotówkę pojedziemy sobie, no dobra. To już żeby było, wiecie, bo obrotówka ja jest to... To mniejsze tego klina zrobię lepiej, bo... No dobrze, dobrze. Byśmy gorzej, nie? Do roboty. No, dobra, czekaj, ja tylko sobie muszę... Tak, to przynajmniej oddzielę na prosto. Muszę kalibrację GPS zrobić znowu. Okej. I tak myślę, że będzie w porządku, nie? Tam pola mam nadzieję nie tworzysz, nie? Żadnego. Przypadkiem. Nie, bo to jest podpisane jako kultywator, pamiętaj, nie? A, znaczy on też tworzy pługi normalnie, czy tworzy pola? Nie, bo nie ma tego czegoś. Bo ty nie masz tej opcji, nie masz kierownika, wiesz? A, może dlatego. Ale no on tworzy normalnie pola, bo się łączyłem pola nasze, nie? Okej, okej. No, także sobie tam działa. No, więc ludziska. Jakoś tam sobie to leci, nasze gospodarstwo się powoli rozwija. Fajnie, że w końcu trochę żyjemy w nieśredniowieczu, takich klimatach i szkoda, że dopiero to jest pod koniec 8. roku tutaj naszej działalności, że tak powiem. No ale znaleźć jakieś środki i powiedzmy, znaczy póki co jeszcze nie ma tych środków, ale te środki będą na koncie. Ja przewiduję, że będziemy mieli, jak mówię, 300 000 na koncie za wszystkie rzeczy, które mamy na gospodarstwie. Więc 50 000 za dom, 50 000 tylko na zakup działki, który przelew już zaległy czeka po prostu, żeby kupić działkę pod oczywiście budowę cukrowni. No i dodatkowo jeszcze budowa nowego budynku, około 100 000 też tam wyjdzie. Dzięki za wsparcie. Dzięki ShawlShank za subika z Prime'a, 9 miesiąc, bardzo dziękuję serdecznie. Akurat na streamie, znaczy na odcinku, więc dziękuję serdecznie. Ja wiem, już ogarnąłem sobie to, wiesz? Żeby to działało, także dziękuję za tym, piszcie mi klipsze, jakie mają być, ale już ja sobie tam w miarę też to ogarnę, nie? Także dzięki ShawlShank, doceniam bardzo serdecznie. No. Więc fajnie, że gospodarstwo się rozwija, jak mówię, 200 000, tak jak przed chwilą powiedziałem, na pewno wydamy. Na nasze sprawy po prostu tutaj bieżące. No i miejmy nadzieję, że w końcu w kolejnym odcinku może pojawi się, albo w następnym, w sensie od wiosny, pojawi się kierownica z powrotem, bo gram na razie bez kierownicy. Więc jakbyśmy mieli kierownicę, to zawsze tam też spoko by to było, nie? Włącz opór, opór jest włączony chyba. Oporowo. Oporowo. No, więc takie to październikowa orka, niedługo będzie listopad. Dla nas pewnie to będzie listopad, w którym po prostu czas sobie tylko pokarmimy krówki i tyle, tak naprawdę. Pozałatwiamy jeszcze jakieś resztę tych papierologii może. No i można powiedzieć, że idziemy śmiało już do odcinka, zbliżamy się do odcinka zimowego na sprzedaży, nie? No to. A, bo ty robisz na tej stronie, tak? Najpierw tak, robisz tak, a potem ten. No dobra, spoko. Mhm. Mówiłem, żeby ci to wyprostować, nie? Żebyś nie miał problemów w razie. A, no, a ty, zanim tam jadę, to już spokojnie sobie poradzi, wiesz, bo tutaj, jak mówię, troszeczkę... Bo ja mam dwumetrowy jednak, nie? U mnie już roboczy jest 2 metry, u ciebie jest 3. Spoko. Więc u ciebie trochę inaczej. 2,8? No pokazuj mi, to włącz sobie ten, wpisz sobie 3, wiesz, bo tam coś się nie skalibrowało, a tak będzie ci słabiej orać, nie? Po prostu. Okej, okej. No, bo tam jest na trójkę, nie? Ustawione. Czy powinna być trójka przynajmniej. Okej. No, więc jak mówię, tą orkę sobie robimy na tym polu tutaj po kukurydzy, na tamtym nie będziemy robić orki, tylko coś innego po prostu załatwimy sobie i tyle, nie? Żeby tam już też nie bawić się, a mówię, nie mieliśmy się pomysłu, co możemy zrobić na odcinek, bo samo pokazanie chaty fajnie, miało być przed zimą, no i się udało, ale jednak chcieliśmy zrobić coś na polach po prostu, więc przy okazji sobie zrobimy orkę na tych kawałkach. Ej, w sumie, wiesz co, Krzychu, spoko, opcja jest takie coś, żebyśmy mieli wyłączną orkę przymusową, nie? I na przykład co sezon nie orać, nie robić tak, że raz na te 3 sezony orzemy wszystkie pola, tylko co sezon orzemy sobie tam kilka pól, nie? Spoko, można. No to jest fajny pomysł w sumie, bo dzięki temu mamy ciągle orkę jakąś tam po trochu, a nie tak, że wiecie, jakbyśmy mieli to orać raz na 3 lata, to by te 3 lata były, co te 3 lata byłoby tak wkurzające, że mówię, Jezu, teraz orka w tym roku wypada, nie? I wiecie, i zabawy jest dużo, nie? Więc to też słabo. A tak po trochu sobie orać, po 5-6 hektarów rocznie, całkiem myślę, że spoko, to była opcja. Właśnie, propos 6 hektarów rocznie, ile w ogóle mamy hektarów trzeba będzie policzyć, bo ja już się w tym pogubiłem. A przecież i tak na wiosnę chcemy coś to zakupić, nie? No. Dostałem, Mariusz, dostałem. Już zresztą wszystko ogarnięte, wiesz, już wiesz, to było załatwione dawno temu. Także zapomniane nawet dawno. Już zapomniane, no, bo już to mamy ogarnięte. 150 tysięcyśmy wytargali od nich, także fajnie. Tam dzięki, Mariusz, za pomoc, nie? Urzędową. I mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś... A, na pewno się, Mariusz, spotkamy, no bo oczywiście będziemy robić kolejną budowę, nie? Także może jeszcze wpadnie Mariusz tutaj do nas na gospodarstwo. Ale tam Krzysiu orze elegancko. Ale fajna głębość, nie? Zwrotny jest bardzo. Elegancko, no. Siema, Przemo. Lepszy niż pług, nie? Na pewno, bo on jest dłuższy tutaj, nie? I też jak na przykład nim orzesz, to on tak zachodzi sobie bardzo jak ogon taki, nie? A tam jednak masz lepiej, bo wiesz, zaraz bezpiecznie za dupą, nie? Się to wszystko trzyma. Także fajnie. No i też plus taki, że tam bardzo mały robisz sobie poprzecznik, nie? No. To ja tam przyjadę i odebrać kopertę trzeba. Okej. No tak, zaraz bo kopertę trzeba odebrać. Bo wcześniej nie mogliśmy się tam za bardzo połączyć, nie? Udzianowski? Nie ten Mariusz. Trochę inny. Taki bardziej urzędas. Siema, Benek, witam serdecznie. Mlady. Odcinka mamy 20 minut. Ja nie wiem, czy jest, Krzychu, ile tego odcinka się będziemy robić. Nie wiem, a ile tam też. No, z 25, może. A może do tej orki w sumie? Może skończymy to orka, bo widzę, że nawet z grablim to idzie. No, więc nawet spoko by to było. Całe poletki się załatwić. Położylibyśmy to wszystko, co trzeba i byłoby cacy, nie? No, zgadza się. Problem tego jest z tym, jak miniaturkę fajną walnąć, nie? Tam trzeba. Do domu chyba. No chyba dom, nie? Dom jest taki najważniejszy dzisiaj w odcinku. A to nawet pola nie będę pokazywać. Tego już nie będzie. No. Teraz się w realu nie ora, tylko bez orkowa się wszystko robi, bo jak chcesz dopłaty, to musisz spełniać wymogi. No ja wiem, organista, jasny. Ja wiem, słyszałem tych siewach bezorkowych, że to teraz ludzie tak robią. No ale mimo wszystko orki chyba raz na jakiś czas warto jednak wykonać, nie? Tak mówię, no my tak orkę robimy tutaj sobie różnie, raz robimy, raz nie robimy. Ale na przykład, no teraz sobie robimy orkę, bo tutaj po kukurydzy fajnie jednak to zrobić sobie taką orkę, nie? Wiesz co, Szymon Sierek, nie mam pojęcia do końca, jak ten mod się nazywa. Mam tak dużo modyfikacji, że już po prostu nie łapię się w tym do końca, nie? Ktoś tam mnie pyta o jakiś mod, a ja już mówię, nie wiem, nie pamiętam, nie znam się, nie? Więc sorry, ale no mam tutaj dużo modyfikacji, gdzieś tam coś dodaję i tak trochę zapominam sobie, nie? Więc też prośba do ludzi z YouTube'a, żebyście też pamiętali o tym, że nie wszystko znam na pamięć, a sprawdzenie tego oczywiście w farmingu jest niemożliwe niemalże, nie? Bo trzeba wszystkie te mody przeklikać po kolei, a ja mam ich coś koło 850 chyba, także no to dosyć sporo, nie? Jednak. Spoko, no jest to na pewno na modhubie, nie? nie wiem, jakiś wehikul, info, coś tam myślę może być, no nie? No bo co to może być innego? Informacje o pojazdach jakieś, nie? Po prostu. Więc coś na tej zasadzie trzeba szukać, nie? No bez orka po kukurydzy ciężko, tym bardziej, że no, przecież kukurydza ma chyba te korzenie bardzo mocne, nie? Jednak w sensie takie, wiecie, grube i w ogóle, że jakbym się wrąbał tutaj od razu z siewnikiem, tarsek średnio dałoby radę, nie? Albo gruber po orce, no. Właśnie, propos grubera, też będziemy musieli sobie kupić gruberek. Co prawda mam plan na 4-metrowy, nie wiem czy to jest dobry pomysł, kupować czwórkę. Ale w sumie zawsze jakieś tam coś by się tu nie zrobiło na tym polu, bo grubera nie mamy tak de facto. Mamy tylko talerzówkę 4-metrową i siewnik do niej. A zawsze można ten gruberek sobie dokupić i byśmy mieli też coś właśnie po kukurydzy, bo nie zawsze będzie szansa, nie sobie na siebie nie chciało orkę robić, nie? Więc 4-metrowy na przykład taki to już jest, wiecie, 2 razy tyle co ten pług, nie? 2 talerzówka, potem bezorkowiec i gituwa. No ale właśnie 2 razy talerzówka, nie? Bo, znaczy inaczej, talerzówką przejechać raz, okej, nie? Bo wtedy sobie tam pościnasz tą kukurydzę i ona w miarę spoko sobie tam siądzie, nie? Ale na przykład po tym wydaje mi się, że spoko byłoby jednak orkę zrobić jakąś taką, nie? Albo jakąś podrywkę może, czy coś takiego, żeby trochę to przerzucić, nie? Jednak na drugą stronę. To co mi się tu nie zgadza. Co ci się nie zgadza? Głębość lekko bierze ten, z prawej strony, nie? Za ten już. Jak się skończył, to jeszcze bierze, nie? A, czyli jest, nie jest na równo, tak? Jest zrobiony. No. Fajnie, kurczę, no. Ale cały czas się radnitowim, nie? Może dlatego to jest... Nagram dzisiaj z Krzyszkiem 3 odcinki, nie? W sumie dzisiejszego dnia nagram 3 odcinki. Dlatego jak się jarałem w tym 2 odcinki temu, to jest cały dzień jakby co, nie? Więc też się dalej jaram tym po prostu. Ale no fajnie się to po prostu gra, tak... No czuć, że jest się w tej grze po prostu, nie? Bardzo... Bardzo spoko. W ogóle super, że żyjemy w takich czasach bliskich, gdzie naprawdę dostęp technologii jest już taki w miarę okej. Wiadomo, że nasze dzieciaki pewnie będą żyły jeszcze lepszych i takie rzeczy będą na początku dziennym. Ale dla mnie to jest fajne, bo wiecie, ja jestem stary, nie? Można powiedzieć. Rocznik 99 robi swoje. I jednak jestem na tyle młody, żeby nie pamiętać się takich starych czasów, bo co starych, ale na tyle już starych, żeby pamiętać jak jeszcze grało się na kineskopach, nie? Komputerach i tak dalej, więc dla mnie jest to taka fajna właśnie nowość, że dożyłem sobie takich fajnych czasów, zakupić jak 400-latek, ale że mam takie fajne sprzęty po prostu, nie? A jestem ciekaw co będzie za 10 lat, bo pewnie też będę dalej graczem, nie? I jak to się wszystko będzie zmieniało, jak to będzie działać lepiej i w ogóle, nie? Bo to naprawdę jest super sprawa, że gdzieś takie technologie są dostępne i że mam okazję je tutaj wam pokazywać, nie? Zresztą tak samo było z poprzednikami tego urządzenia też to było spoko, tylko tak widzicie teraz jestem bez żadnych rzeczy na sobie. No i chyba czas będzie też zdrapać tą rzepkę tutaj co mam na sławkach, bo mam ją cały czas, a już pewnie się nie przyda za bardzo, nie? No, lepsza ta rurka, bo ci potnie ładnie, a z drugiej strony gruber prawie jak pług, bo głęboko zruszy ziemię. No tak, to też racja, nie? A właśnie bardziej chodzi o to, że na kukurydzy dobrze dodać sobie talerzówkę, nie? Zasad na pamiątkę? No, momentami jest to okej, ale zobacz, tak wygląda tak to sami średniawka. Mimo że tak nie widać tego za bardzo, bo dostałem białego rzepa, to jednak może lepiej właśnie wyglądało, gdyby był to bez już rzepka, nie? Czy coś. Ej, bardzo podobną ilość pola zrobiliśmy. W sumie. No. Niby to tylko metr mniej, ale wiesz. A ty co nie robisz bez tego. Bez poprzeczniaków. No, nie, tam trochę mam zostawione. A zrobił się to, że robił poprzeczniaka, bo chyba tobie będzie lepiej poprzecznik niż mi, nie? No tak, spokojnie. Na końcu ogarniemy. Ogarniemy. Wiesz co, zrobię sobie zdjęcie, poczekaj sekundkę, okej? Spoko. Jakoś taki fajny foto bym sobie zrobił, poczekajcie, bo to... Na pamiątkę, dobra? Dla syna. O. Proszę wtedy jechać, dziękuję. Sorry, no szybko wyskoczyłem fotkę zrobić. Będzie potem do podania, nie? Dla chorej córki. No, żeby zobaczyła jak to się robi, nie? Ale naprawdę, patrząc teraz na ten odcinek, który szanowny ten panie, jest ponad 150, jak mówię, bo już nie pamiętam numeracji, nie liczyłem, nie robię miniaturek, więc nie wiem. Jeszcze nie robię miniaturek. No i jak pamiętam sobie, jak to jeździłem jeszcze Władziem i 60, a teraz ciśniemy na takich fajnych maszynach, na takim kawałku we dwóch, no to kurczę, no nie pomyślałbym, że ta seria tak się rozwinie. Ja szczerze wam powiem, rozpoczynając tę serię, miałem raczej w głowie to, że ona się skończy na jakimś odcinku 40, nie? Tak jak wszystkie moje serie. A tu proszę. odcinek ponad 150, no i to jest, kurczę, chyba moja najdłuższa seria, w którą się najbardziej zaangażowałem tak naprawdę, nie? Więc to jest coś, co mnie naprawdę gdzieś tam cieszy po prostu, że potrafiłem tak się w serię zaangażować, więc fajnie. Dla mnie po prostu fajowo, nie? Czy ja to będę mógł tak odjechać sobie troszeczkę? O, chyba tam nie złapię niestety, nie? No trudno, może będę musiał jeszcze na parę razy pojechać, nie? No, więc Krzychu tam sobie już elegancko robi poprzeczniaczki. Ja tutaj dokończę to, co mam do dokończenia i pewnie będziemy na gospodarstwo zjeżdżać. Tam też widzieliście plan deka ogólnie z rozsypaną kukurydzą, co cały czas oczywiście jest, no bo suszy się trochę ta kukurydza. Mimo że tak jest sucha, to jednak tam trochę się ostatnie podrygi słońca niechaj zostaną. No i teraz czekamy na cenę. Na razie póki co cena za kukurydzę wam pokażę. O, tu już widać nawet 600 zł, 700 na osadzie. No nie ma co ukrywać, słabo jest, nie? A dosłownie za 2 miesiące, niecałe, cena wywinduje mocno w górę, więc czekamy po prostu już z tym wszystkim, żeby móc sobie troszeczkę jednak zarobić tych pieniędzy, bo nie ma co ukrywać. Oj, chat nie zabiorę? A, dobra, jednak zabiorę teraz. Nie ma co ukrywać, fajna kasa i nam się to oczywiście przyda, bo wiecie, na takim czymś, plus jeszcze myślę premium środowiskowa i spokojnie mam zapłacone za remont domu, nie? Więc warto poczekać, nie? Nigdy używam GPS-a, nawet dla chorego syna, okej, którego nigdy nie miałem. Ja na przykład GPS-a rzadko kiedy też korzystałem, ale uważam, że GPS przy orce i nagrywaniu odcinku to jest fajna rzecz, bo zobaczcie, ja teraz mogę spokojnie do was mówić, a prata się wykonuje, nie? Więc na odcinku coś się dzieje, a ja mogę spokojnie prowadzić z wami jakiś dialog, nie? Na kogo jutro głosuję? Właśnie, jak nagrałem ten odcinek, to jesteśmy dzień przed wyborami, więc cóż, no ja nie będę hamuć na kogo, nie? Zostawię to dla siebie. Mamy dzisiaj ciszę wyborcze, aby ktoś się pytał. Dokładnie! Krzysztof, ale masz teraz ten. Więc jest cisza wyborcza, nie? Ale wszyscy znamy 3-sylabowy slogan. Chyba wiecie o co chodzi, nie? Także... no, nie będę mówić o co chodzi, ale już sobie wracam na gospodarstwo. Dobra. Ale nic nie pojedziemy. Ty już też wartasz na gospo? A, tylko ostatni ten został. A, to ja w sumie poczekam na ciebie wtedy. Spoko, spoko. Proszę bardzo poczekać na Krzysztofa. Przemo, cisza wyborcza. Proszę nie pisać takich rzeczy. I oficjalnie skończone. Okej, super. Ja czekam na ciebie na tym, na polu. Gdzie ty jesteś tam? Gdzie on jest? A, tam jest, w rogu. Jedzie. Jak się wychyla tam? No szukam cię, kurde. Siedzenie mam jakieś wysoko tutaj podniesione. To dobrze chyba, nie? No zwykle mam nisko, więc wiesz. Jakaś odmiana miła, nie? Jedziecie, proszę jechać pierwszy. Tylko tam też nie V-maxem, nie? Jakieś, nie wiem, z 30 na godzinkę. Dobrze. No jedzie 30, jedzie, no i jedzie. Fajnie. Każdy chce... No, Grego +1, no. No. Emeryci mają głos w tym kraju niestety, nie? Ale dobra, mniejsza o to. My jeszcze emerytami nie jesteśmy, my żyjemy tutaj współcześnie. Na naszym save'em, z całym farmingiem i oczywiście widzimy się ludziska już niedługo na kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że spotkamy się teraz na odcinku, w którym trochę sobie pozarabiamy pieniędzy. No i że coś tam zawsze jakiś grosz wpadnie. Może też wam powiem o jakichś nowych planach, co się będzie działo na gospodarstwie, bo wy jeszcze chyba nie wiecie, co będzie garaż, wiata, czy jakiś warsztat, czy coś innego, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy oficjalnie, dlatego wam powiemy, co będziemy budować. No i w końcu chyba powiemy, gdzie będziemy stawiać cukrownię, bo też pewnie jesteście ciekawi. Także... O, zajdziemy sobie. Patrz, co się dzieje, zobacz. Jakie ty! Ale mi ty imponujesz dzisiaj, Krzysztof. Panie kochany. Dobra, dziękujemy za odcinek prześlicznie. Dajcie koniecznie znaka w komentarzu, jak wam się podoba dom. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag nasz nowy dom, a wam serducho przypnę, bo jest to coś naprawdę fajnego, że możemy w końcu mieszkać w normalnej chacie, a nie w jakichś takich post-PRL-owskich jakichś rzeczach, że w końcu ja się wyśpię na łóżku normalnym i Krzychu. Także dzięki, żeście byli. My to co? Odpoczniemy sobie trochę, zaraz sobie zjemy. Obejrzymy sobie film, jakiś tutaj, może nasz poprzedni albo kolejny z naszego Podwórka Kolonisty, także wy też to uczyńcie, czekajcie na kolejny. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro, na razie. Pa, pa.